Dzień dobry, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj spróbuję zapolować na tego samochodzika, którego mam zleconego do złapania. I tutaj jest taki koncept. Ja go sobie chwilę obserwowałem, wiecie, po poprzednim nagraniu. I on tak jeździł tutaj w kółko, takie mam wrażenie przynajmniej, że on robi takie koło. Nie wiem, na ile to jest schemat, ale jak gdybym gdzieś tutaj się przyczaił, pewnie coś będzie mi tutaj przeszkadzać, ale spróbuję to zlikwidować, to powinienem na niego trafić. To jest ten samochód życzenie śmierci. I będziemy mieli propsa, nie? No to jest misja fabularna. Chyba misja fabularna, takie mam. No, do widzenia. Czekaj. Ale tak, samochodu nie mogę uszkodzić, nie? Bardziej tu by chodziło o to, żebym go chyba zestrzelił, nie? Byłoby przyjemnie i miło. Patrz. Ty, to nie jest taki hop. Dawaj, właź, jedziemy. Chyba pies sobie poradzi z tą kurą. Ło! Ty, kierowałem na niego inaczej, naprawdę. Ach, tymi motorkami to się dziwnie jeździ. No nie wiem. Spróbuję. Nie wiem, czy to jest w ogóle misja do ogarnięcia, bo tutaj mi podpowiada, żebym za pomocą spluw. Ja nie mam żadnych spluw. W sensie tych pomagierów, nie? Wróg wezwał posiłki. Ja pierdzielę. No to się będzie teraz działo. Coś czuję. W ogóle ta motorynka, w ogóle rozpędzisz się coś? Nie wiem, strzelają we mnie tylko tyle. Zyskałem tylko nowych wrogów, nic więcej. Na razie. Mam wrażenie, że to będzie karkołomna misja, no ale dawaj, lecimy. Może się uda. On się tak, kurde, kulawo trochę rozpędza, ale jest jakaś szansa, więc spróbuję złapać tego szympansa. Ach, trafiłem go. Jakiś głupi słup. Moja wina, bo tutaj się koncentruję nad czymś, a nie nad jazdą. Nie wiem, czy go tak trafię, ale spróbuję. Chociaż, no mówię wam, że to się rozpędza. To jest przyspieszenie mierzone kalendarzem, naprawdę. W ogóle umieraj, człowieku. Bierzem to. Dobra, lecimy. Bo oni będą chyba teraz atak. Nie, mam wrażenie. Oho. No tak, tak myślałem. Łatwo nie będzie. Ja sobie zaznaczę to miejsce na mapie. Wtedy łatwiej jest po prostu mi dojechać, nie? Bo pokazuje mi drogę. No dawaj, jedź. On tak szybko sobie dawał radę, a teraz co? Nie, jest takie trochę lepsze przyspieszenie. Nie jest to jakiś zwinny pojazd, ale chyba damy radę. Mam nadzieję, że tak będzie. Nie wiem, czy ja to zaznaczałem i się odznaczyło po prostu. Masz swój samochodzik.
gonna wanna cleanse ya. Hit the gas, kid! I'll shoot! Kawałeczek drogi mamy do zrobienia. Teraz musimy ten cały dystans przejechać. No, widzisz, połączona misja, nie? No dobra. Skoro tak mówisz. Aha, ty tam będziesz strzelać w razie co. Aha. No dobra. No to trochę. No to gorzej. Dawaj, 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 dawaj. Jedziemy. Mogłem środkiem przejechać, no ale nie, no lepiej bokiem. Miałem wrażenie, że lepiej. Nie wiem, czy to... Ale on się tam rozgadał. Dobra, już zamknij się. Tam strzelaj do nich. Lepiej, zamiast gadać. O, żeż ty. O kurde są ty. O maj, ty, tutaj jest grubo. Nie wiem, co tutaj powiem wam. O, może tak. Dobra, oni tam się skupili. Tam żyjesz? Żyjesz, dobra. O kurde. Zawsze. No dobrze, dobrze, ale ty tam kombinuj, żeby oni tutaj... Aha, jeszcze tam mam coś zniszczyć, dobra. A, to te puszki mam poniszczyć, a nie tych ludzi. Ja w ogóle powiem wam, nie ogarnąłem tego. W ogóle, ale absolutnie. Ale absolutnie. Jeszcze jedna jest jakaś. Ta pucha, o, ta pucha właśnie. Zlikwiduj pozostałych wrogów. Aha, okej. Czyli co? Siadaj. Czy to jest wszystko? Sweet, sweet vindication. You're a natural kid. Bo ja teraz nie wiem, co ja mam zrobić. Aha, wysiądź. Nie ma za co w ogóle, ziomek. Nie ma za co, naprawdę. Spoko było, bardzo fajnie, nie, Ciapek? Ale była impreza. Sprzedam, tutaj mam widłoroga, jeżeli mi się uda, to coś tam po nich pozbieram, bo wiecie, ja jestem jeszcze na tym etapie, że no nie mam tych zasobów za dużo, nie przelewa mi się, o tak powiem. Ciebie już widzieliśmy, tutaj tak. Dobra, a jeszcze byśmy może... Ja bym gdzieś tutaj najchętniej wszedł. Aha, taki deseń. O, na przykład tego ziomka bym sobie oskubał i tego ziomka. Nie będę brał tej dodatkowej misji.
Pojedziemy sobie do skrzynki preperskiej. Zostaw go, chciałem go uratować, matko. Dobra, pióro jest moje, tutaj przeszukałem. Oswobodzono zakładnika i jesteśmy na plusie, propsie. Mamy mamy plusa, jeszcze 3, 2 i dostaniemy co? Jakąś nagrodę może. Nie wiem, bo zbieram te punkty. To jest jakaś skocznia ewidentnie do jeżdżenia. Ale ja powiem szczerze, nie lubię takich pobocznych, powiem wam, jakichś wynalazków. Wy macie tam może jakieś auto? Macie auto, dobra, czekaj. Mają auto. Spróbuję się tam dostać. Pewnie... Okej. Czyli to nie będzie takie hop hop. Dobra, załatwiliście ich. Gdzie on jest? O ty! Dobra, trafiony. Patrzcie, i on wtedy spada, jak jest trafiony. Ja też spadłem, no niestety. No weź tam wejdź, no kurde. Ja! Ach, te takie czasami wzgórki, to powiem wam. Teraz auta nie będę miał. O, po auto szedłem. Czekajcie, bo to VIP. Co ty mi psa będziesz tutaj tłuk, ty? Dobra, widzimy się na miejscu, moi drodzy, bo to średnio ma sens, żeby tak was wozić. Trafiłem po drodze jakąś tutaj sytuację. A i dobrze. Trzeba ją uwolnić. Patrzcie, no zabili ją. Masz pojęcie? O! Tych gości jest ciężko, powiem wam, rozwalić jakkolwiek. Psami jeszcze utłukli, no. Ej, no daj mi tam do niego dojść. Nie drzyj mordy. Tutaj jest bliżej skrzynka preperska. Ona mi właśnie ją nadała, widzicie. Właśnie warto jest ich, kurde, ratować. Nawet mocno warto. No nie mów, że przejechałem sobie psa. Ty no, przejechałem ciapka mojego. Ach, kurde, ciapek. Nie zauważyłem go po prostu. Trzeba będzie się tym posterunkiem zająć. Tak myślę, bo inaczej oni będą właśnie... Chyba zastrzeliłem go ostatnim nabojem. Dawaj mi jakieś naboje, bo...
tutaj już nie potrzebuję tych roślin. Okej, dobra, amunicja i tak dalej, to wszystko mamy. Jeszcze właśnie ta stylówka chyba po to jest, że jak właśnie giniemy, to widzą nas. Ach, kurde, miałem złą tą. No i zabiłem, kurde, tego, co miałem go uratować. No dobrze. Nie jestem z tego dumny, ale... tam jest jakiś ziomek. No to już mi teraz nic nie pomoże. Dobra, spadam stąd, bo... do widzenia. Gdzie on jest? A, tutaj! Ty. Ale numer. Apteczkę musiałem wykorzystać, bo... No, proszę, proszę, ale czekajcie, bo ja tutaj przyjechałem w jednym... Serio? No to ja bym chciał, tylko wiesz co, ja jeszcze tak, apteczki tutaj, jeżeli są takie opcje. Już coś przyleciało, już coś przylazło. Aha, oni tam się strzelają, bo coś tam, dobra. To mnie też tak nie interesuje za mocno. Ja mam się tam dostać, tak? Tylko pytanie... jakaś kotwiczka, czy ja... źle widzę. Tutaj podskoczyć, no nie. Dobra, to może tędy. Gdzie jest? Skrzynki preperskie to są takie zagadki, wiecie. Trochę na... no, żeby głową poruszać, nie? A, ty, tam jest coś. O, patrz. A, widzisz. Dzień dobry. A, rozumiem. Rozumiem. Chyba kumam. No, ale dobra. Kumam, nie kumam. Czyli tam mam skrzynkę, a żeby się do niej dostać, muszę uruchomić to. I teraz woda nie jest moim przyjacielem. I teraz tak, weź to wymyśl. Jak się tam dostać? No, no. Może jakoś górą? Mogę jakoś tak... nie, górą nie. Czyli może tu. Może tu. Jest apteczka. O kurde. Mówisz, że o to chodzi? Dobra, jakoś przeszliśmy kawałek. Dobra. Kawałek tutaj. Nie wiem, czy to się uda, szczerze powiem. Ale przecież mogę tędy spróbować. A, widzisz. A, dzień dobry. Te punkty sobie wziąłem oczywiście, no i kasa, bo to jest nagroda za myślenie w tej grze. Kurde, fajnie, dzisiaj to było
powiem wam, raz lepiej, raz gorzej, raz lepiej, raz gorzej. A dzisiaj fajnie, fajnie, no bo jednak trafiłem to, co chciałem trafić. Mam jakiś dynamit. Muszę stąd spadać. Właśnie, dobre to jest, że nie wiem, po co była tam ta kotwiczka, wiecie. A ona po coś była. Ale no nie wiem, jak się tam dostać. I pewnie tam bym dostał jakiś plecak czy coś. Więc może się stąd ewakuuję. Tyle. W temacie. Czy? O kurde, czekaj, czekaj. Bo to może być... Wiecie, co to może być? Czekaj. Jak gdybym tutaj wszedł, to może, nie musi, ale może tam się da skoczyć, nie? Ty, dało się. Rozumisz? Ja wiem, że te nagrody pewnie nie będą jakieś mocno zachwycające. No ale nie warto tego sprawdzić. Tak mi się wydaje, że w sumie to pewnie warto. Ty, jest ta kotwiczka, tylko mi nie wyświetla kotwiczki. Jak mam tam, kurde, wrzucić kotwiczkę? Ja. Nie wiem, coś dzisiaj mi się jakoś ta, nie wiem, gra zbuntowała i nie chce mi wyświetlać tych, wiecie... Nie wiem dlaczego, no ale dobra, mniejsza o większość. Trzeba stąd wiać po prostu. I ja się z wami tutaj pożegnam. Dziękuję wam, że byliście. Dzięki za subskrypcje, komentarze, łapki. No i do zobaczenia, do następnego. Ja coś zrobię z tym celownikiem, bo to też jest taka lipa. Jeden był strzałką, drugi kropką. Kurde, nie mogę trafić tego takiego... Ach, tamten był jednak fajny. Albo może broń była zupełnie inna, nie wiem. Coś pomyślę jeszcze na ten temat, bo no zobaczcie, no... Widzicie, jakbym na przykład chciał tę kropkę zestrzeć, to zobaczcie jak to... Ja tego nie ruszam, naprawdę tego nie ruszam. To jest tako i to tak fruwa. I weź traf, nie? No jest masakra. Dobra, do zobaczyska. Trzymajcie się. Hej!